Tatiano, duma cię rozpiera? Duma to tak brzmi, jak ja bym była na przykład nauczycielką i to jest mój wychowanek i ja wszystko zrobiłam właśnie, że pokierowałam nim, a Dawidem tak do końca nie można było kierować, że to mamy do czynienia z człowiekiem, który jest świadomy tego, co chce śpiewać, jak chce śpiewać. Oczywiście, że tam podpowiadaliśmy mu, nie tylko ja, ale i coach wokalny, i muzycy, którzy z nami pracowali, i reżyser. Podpowiadaliśmy wszyscy Dawidowi jakieś rozwiązania sytuacji na scenie, spojrzeń w kamerę, ale on naprawdę, on to po prostu szybko bardzo poczuł. On na scenie, szczególnie w momencie, kiedy jest publiczność przed nim, on się czuje jak ryba w wodzie. I dla mnie dzisiejszy moment jest tylko dowodem na to, że publiczność dostrzegła w nim muzyka, artystę, który nie tylko ma piękną barwę, ale też fajne poczucie humoru i naprawdę jest w dobrym miejscu. I ja jestem przeszczęśliwa, tym bardziej, że on dzisiaj mógł zaśpiewać Skate i spełnił swoje marzenie. Niesamowity moment móc na to patrzeć, obserwować po rozmowach, które mieliśmy w lutym w domach jurorskich. Kiedy ja zapytałam, duet marzeń, Dawid, jaki? On mówi Skate i Melua. I mamy 4 miesiące później i on jest z nią na scenie. To są takie momenty, że ja wiem, że pewne rzeczy są zapisane w gwiazdach, nie wiem, w kosmosie, ktoś tam czuwa nad nami i czasami spełnia marzenia. Jeżeli je się powtarza, to one się gdzieś dzieją. A miałaś taki moment, jak on przyszedł na przesłuchanie, na to pierwsze i jakaś taka iskra, nie wiem, coś takiego intuicyjnego gdzieś ci przez głowę? To było widać po mojej twarzy, po tym, co tam się działo, ja po prostu nie mogłam uwierzyć, patrzyłam w stół na niego i od razu byłam zakochana w jego barwie. Publicznie wyznawałam mu miłość, bo rzeczywiście ja uwielbiam jego barwę, uwielbiam jego głos, sposób frazowania, jego timing. To jest niesamowite, bo on ma tylko 19 lat, a śpiewa tak, jakby robił to 20. No właśnie, pamiętam, jak rozmawiałam z tobą przed rozpoczęciem programu na konferencji prasowej i ty mówiłeś, że jeżeli chodzi o twój zespół, to podziwiasz tych młodych ludzi za to, że mają w sobie tak ogromną wrażliwość. Skąd oni to wzięli? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Może to z poprzedniego życia, nie wiem, ale to mają. I Dawid pokazał, że ta oprawa cała, która czasami może zabić te emocje, w jego przypadku nie zepsuła niczego. Ona jeszcze podkręciła te emocje i no dzięki temu publiczność na niego głosowała. Dlatego go, mam nadzieję, Polacy pokochali i mam nadzieję, że to nie będzie tak, jak czasami się u nas zdarza, że najpierw jest o, kochamy, a potem u niego tak nie będzie, dlatego że za moment pewno będzie nagrywał piękne utwory, za moment będzie pisał swoją muzykę i zaprezentuje się publiczności już nie w coverach, tylko w swoich kompozycjach. On nie jest za wrażliwy do tego naszego show biznesu? Właśnie to jest niesamowite połączenie. Wrażliwość jest mu bardzo potrzebna do tego, żeby grać, żeby śpiewać, ale też jest potrzebne mu to, co on ma. On stoi dość mocno nogami na ziemi. Dzięki mamie, dzięki pani Marzence, pozdrawiam. On ma fantastycznego brata, który zawsze gdzieś tam go wspierał, zresztą też jest muzykiem, oni razem piszą w domu, także oni mają w Dąbrowie Górniczej takie studio na swoim blokowisku, gdzie tam sobie cały czas kombinują muzycznie i wiem, że Dawid z takim wsparciem rodziny nie zwariuje, nie zabłądzi.